Witamy ponownie z klubu Power Squash w Białymstoku. Przy mikrofonie Adrian Fulineczek i zapraszam na mecz pierwszy dzisiaj kategorii damskiej. Chcieliśmy trzy spotkania panów, teraz panie. Dwie młode zawodniczki. Jedna wciąż jest juniorką. Weronika Zimecka ma dopiero 14 lat. Ale jest na pewno jedną z bardziej obiecujących zawodniczek młodych, dobrze rokujących w naszym kraju. Jej przeciwniczka Ola Burak juniorką niedawno przestała być, więc niedawno była, powiedzmy, w tej samej pozycji. A aktualnie zajmuje już 9 miejsce w rankingu seniorskim, oczywiście, polskiego squasha. Więc bardzo dobre przejście z kariery juniorskiej na seniorską. Burak będzie tutaj faworytką, ale na pewno nie jest to najłatwiejszy mecz pierwszej rundy, jaki mogła sobie wymarzyć. Dobrze do tyłu zagrała Zimecka, ale bardzo słabo do przodu. No i bezlitośnie wykorzystała to Ola Burak. Teraz nieudany boost od szyby. Jeśli chodzi o juniorów i seniorów, to łatwo to zobaczyć też po tym, że jedna z zawodniczek gra w okularach ochronnych, które są obowiązkowe dla wszystkich zawodników do 19 roku życia. Inni zawodnicy mogą oczywiście również nie grać, ale nie muszą. Jak widzimy, Ola Burak tego nie robi, natomiast Weronika Zimecka oczywiście nie ma wyboru, tak jak inni juniorzy biorący udział w tym turnieju. Jest dobry, mocny cross do tyłu kortu. Niedokładny drive i proste wolejowe wykończenie dla Oli Burak. Zły cross, dobrze przechwycona piłka na środku przez Weronikę Zimecką. Kolejny błąd. I trochę wyrównał nam się wynik pierwszego seta. Świetny boost. Wydawało się, że może nie dojść do tej piłki Zimecka, ale zrobiła to bardzo skutecznie. Ciasno teraz, ale wydawało się, że łatwo zagrała, zbyt łatwo do przodu Burak, ale piłka skleiła się ścianą boczną. Jest dobre wykończenie, widać, że kiedy Zimecka, przypominam, 14-letnia dopiero zawodniczka, dostaje łatwą piłkę, no to wie, co z nią zrobić. Teraz trochę zaprzeczyła moim słowom, bo miała dobrą okazję, żeby zaatakować. Pakowała piłkę w blachę, no i dzięki temu Ola Burak dwie piłki setowe, już tylko jedna. Sprawdza rakietę Zimecka, najwidoczniej
albo awaria na ciągu, albo pęknięta rama. W takiej sytuacji ma oczywiście prawo wymianę sprzętu. Musi to zrobić w miarę szybko, w 90 sekund. Już wróciła z nową rakietą, z pełnym naciągiem. No i... Teraz jeszcze sprawdza, czy wszystko z tą rakietą w porządku. Wciąż jedna piłka setowa, Oli Burak. Zawodniczki jeszcze trochę dogrzały piłkę, no i możemy kontynuować. Na środek Zimecka, ale zmarnowana okazja do Oli Burak. Zimecka pokazuje, że potrafi uderzyć mocno i to dwa razy z rzędu, bardzo mocno. Ma najlepsza wymiana w wykonaniu zawodniczki z Częstochowy. No i teraz zbyt chyba ewidentny bołs widoczny. Jedna i druga ma co chwilę okazję, żeby zdobyć punkt. Widzimy, w końcu udaje się do Zimeckiej. Bardzo zresztą zadowolonej z tego obrotu spraw. Dużo nerwów w tej akcji. Zobaczymy, jak będzie teraz pierwsza piłka setowa dla młodej zawodniczki. I świetne wykończenie. Widzimy zaciśnięta pięść. Duża radość. 14-latka. Niespodziewanie wygrywa pierwszego seta w meczu z Olą Burak. Wracamy na kort pierwszy i od razu z mocnym uderzeniem Weroniki Zimeckiej, która wygrała pierwszego seta. Przypominam, że gra przeciwko 9 w rankingu polskiego squasha Oli Burak. No teraz chyba trochę szczęśliwie, ale piłka doleciała do ściany. 2-0 Zimecka. Latka jest bardzo dobrze ułożona technicznie i teraz szybkie
szybka zmiana ułożenia rakiety i znowu kończąca piłka. Dobry kontratak. Teraz z dużo łatwiejszej piłki zagrała bardzo wysoki skrót. Trochę szczęścia, piłka nie podskoczyła z tyłu kortu. Ale teraz świetny drive. Sklejona, długa piłka na backhandzie. Skupiona przed serwisem Zimecka. No, blisko było auto, ale piłka została w korcie. Świetny boost. Spieszy się Burak, ale nie jest zadowolona. Piłka wybita z kortu. 5 do 1. No, robi się gorąco dla faworytki. Teraz szybki punkt. Nie wiem, czy serwis nie był zbyt niski, ale gramy dalej. Dobrze do tyłu Zimecka, zdążyła do tej piłki. Która za łatwo gra do przodu Burak. Już któraś z rzędu taka piłka, że nie wiadomo, czy została odbita przed drugim kozłem, ale teraz świetnie zachowała zimną krew Ola Burak. Zaczyna nadrabiać straty. Jest trochę chyba znowu za łatwo i za szybko chciała Zimecka zdobyć punkt. Nieudany ten boss, chociaż wpadł częściowo do niku. Znowu dobra piłka do tyłu. Ta już dużo gorsza i to prosty volley do Oli Burak. Presją Zimecka. Teraz bardzo przytomnie zatrzymana gra i stroke dla 14-latki z Częstochowy, która w seniorskim rankingu no, jest jeszcze daleko od czołówki, bo dopiero 37, ale też w turniej jak seniorski gra dopiero od roku. Teraz błąd. Problemami Burak i piękny volley drop. Myślę, że jedno z najładniejszych zagrań, jakie widzieliśmy w dzisiejszych meczach. 7-5. Bardzo ładnie złożyła się ten Zimecka na backhandzie, natomiast sam drive nie był szczególny, a później miała okazję już w drugą stronę biegła jej przeciwniczka, ale zagrała skrót za nisko. Jedna i druga grały mocno, ale na środek, no i skorzystała na tym Burak. 7-7, wygoniła w końcu młodszą koleżankę, no i teraz świetna długość. Chodzi na prowadzenie zawodniczka z Wrocławia. Dobry wiatur. No i nie odsuwa się Zimecka po tym zagraniu. Stała w miejscu, kończy się to strołkiem. Świetny boost. Teraz naprawdę winner za winera i to bardzo wysokiej jakości zagrania obu zawodniczek. Wciąż dwie piłki setowe dla Oli Burak. Teraz jesteśmy między letem a strołkiem. Sędzia decyduje, że powtórzymy akcję.
błąd przy returnie. Jeszcze jedna piłka setowa. Mocno, ale krótko, jedna i druga. No zaryzykowała Zimecka, miała dobrą piłkę, żeby to zrobić, ale zagrała trochę za nisko i w związku z tym w tym meczu mamy remis 1-1. Trzeci set meczu Ola Burak, Weronika Zimecka. Stan spotkania to 1-1, no i 2-2 na początku tej partii. Jak już mówiłem wcześniej, trudne zadanie w meczu pierwszej rundy ma Ola Burak. Mogła na pewno wylosować trochę łatwiejszy mecz. Na razie 14-latka sprawia jej dużo problemów i widzimy, że dzieją jej się bardzo dużo. Kończy się tym, że piłka uderzona przez Olę trafia Weronikę. Dzięki temu jest 4-2 dla zawodniczki z Wrocławia. Ale teraz szybka odpowiedź. Kill z returnu. No, szczególnie na backendzie bardzo dobrze trafi atakować Zimecka.
Dobre wykończenie do tyłu korty Oliburak. Znowu remis 1-1, 6-6. No, ze względów naturalnych, powiedzmy, oczywiście Weronika Zimecka ma jeszcze trochę mniej siły niż jej przeciwniczka. 5 lat starsza Ola Burak. Ale trzeba powiedzieć, że juniorka poczyna sobie bardzo odważnie. Teraz jest okazja. Dobry skrót, ale też dobra obrona Oli Burak. Pewne wykończenie. 8-6. Wszystkie sety były jak dotąd bardzo wyrównane. Zdecydowały dopiero końcówki. Tutaj wydaje się, że będzie tak samo. Świetny cross. 9-7 Zimecka. Blacha, no, utrudnia życie jak może Zimecka swojej przeciwniczce. Jej zagrania do tyłu kortu też były bardzo mocne i dobre, ale teraz odważny, niski boost. Zadowolona Zimecka powinna tą piłkę zobaczyć trochę wcześniej. 8-10. Z postem próbuje też od razu po serwisie Zimecka, ale słabiej. Ciasne piłki i chyba weszła ta. Ten post, tak jest, świętuje Zimecka. Niezadowolona Ola Burak, no i 14-latka wychodzi na prowadzenie w meczu z faworytką. Zobaczymy, co będzie się działo w kolejnych setach. Początek dla Weroniki Zimeckiej, dostaje pierwszy punkt w prezencie. W tym, jak na razie, najbardziej wyrównanym, najciekawszym chyba meczu z tych, które dzisiaj oglądaliśmy. 19-letnia Ola Burak, 14-letnia Weronika Zimecka. No, muszę powiedzieć, że sam lobbowałem za tym, żebyśmy to spotkanie przenieśli w harmonogramie na kort telewizyjny.
i cieszę się, że na razie ten mecz nie rozczarowuje. Teraz no, chyba zmieściła tę piłkę Zimecka. Ona często atakuje naprawdę zero-jedynkowo. Nawet jeśli piłka już zmieści się nad blachą, no to bardzo trudno coś z nią jeszcze zrobić. Musi mieć trochę lepszy pomysł na przody chyba Ola Burak, chociaż teraz wystarczył ten wysoki właściwie boost. Jest szansa na woleja, ale puściła piłkę do tyłu Zimecka i to był błąd. Cztery, dwa dla Oli Burak. No a teraz bardzo zły boost. Myślałem, że może zahaczyła przeciwniczkę rakietą, ale nic takiego się nie stało, więc 3 do 4. Dobrej, długiej gry na forehandzie, kiedy w końcu piłka wyskoczyła na środek. No to poradziła sobie z nim bardzo dobrze Ola Burak. Świetny skrót, ale zdążyła do niego zawodniczka z Wrocławia. No i to wystarczyło, żeby wymusić błąd Zimeckiej, która już drugi raz nie potrafiła zaatakować skutecznie. Zaczyna działać ten boost Oli Burak. Wcześniej mniej udanie. Kończyło się to zagranie dla niej, ale teraz bardzo dobrze. 7-3. 7-4. Mała korekta po tej taksówce od Weroniki Zimeckiej. Ale wciąż wydaje się, że zmierzamy w tym spotkaniu do 5-setówki. Szansa dla Zimeckiej, co wybierze? Skrót, bardzo czytelne zagranie. I nie poradziła sobie z piłką wracającą wprost na nią. Szkoda, miała dużą przewagę w tej akcji. No i sypią się błędy Zimeckiej. Wydaje się, że w tym secie już niczego nie ugra. Za krótki drive i nie odsunęła się zawodniczka z Częstochowy. Myślę, że stroke, tak jest. No i 10-4, 6 piłek setowych, które sprawiłyby, że ten mecz rozstrzygnięty będzie dopiero w 5 secie, ale jeszcze Zimecka buduje napięcie. Znowu okazja, trochę niewygodna piłka na ciało. Ze swoim zagraniem nie wiedziała też, co zrobić Ola Burak. No i kolejna strata. 6-10. Jest okazja, odwrócony boł. Spróbuje Zimecka, chyba zdążyła do tej piłki. Spogląda pytająco w stronę sędziego Ola Burak, ale ten mówi, że wszystko było ok. No więc 7-10. Znowu będzie okazja. Złą piłkę wygrała Ola Burak. Później znowu zła decyzja. Mimo tego, że Zimecka w zasadzie też nie zagrała niczego szczególnego. Nawet jeszcze dwie piłki stowe. Robi się stresująco. Robi cross. Ta piłka może tam z tyłu siąść. Jest okazja dla Zimeckiej. Piękny kill. To jest właśnie ta jej backhandowa technika. Bardzo dobre przygotowanie rakiety. 9-10. Ależ seria Weroniki Zimeckiej. Znowu okazja. Na razie obie grają do tyłu. No, jedna i druga ma dużo do stracenia, żeby zaryzykować atak. Próbuje pierwsza Zimecka i niesamowicie. Naprawdę dobry skrót. Ale jakimś cudem Ola Burak odbija piłkę minimalnie dosłownie nad blaką. No i mamy naszą pierwszą dzisiejszą 5-setówkę. Po 90 sekundach wracamy na decydującą rozgrywkę.
2-2 i 0-0. Zaczynamy piątego seta meczu pierwszej rundy kategorii damskiej. Weronika Zimecka, Ola Burak, od razu dobra wymiana. Bardzo odważnie, trzeba przyznać, dla Zimecka. Stanie spora szansa. Też taka, na którą zapracowała w tym meczu, żeby wygrać z 9. rakietą aktualnie w Polsce. No, zaczyna się po pełnej walki akcji od strołka do Burak. Z piłka na środek po returnie musi walczyć Zimecka i wykorzystuje przewagę Ola Burak. Dobry początek dla niej. Ona w tym meczu przegrywała 2-1, a w końcówce poprzedniego seta no, przeżyła chwilę bardzo stresujące, kiedy Zimecka zdobyła kilka punktów z rzędu i doszła do stanu 9-10. Teraz niepotrzebny błąd. Widzimy, że odwraca się często za kort Weronika Zimecka. Tam w jednym z pierwszych rzędów siedzi jej tato, który pewnie między setami też próbował jej doradzać. No, co powie sędzia? Decyzja to stroke. Zły początek dla Zimeckiej. Widzimy, że próbuje się jeszcze zmotywować. No, teraz znowu jest pod presją. Dobrze zaatakowała. Szybka zmiana obrony w atak. No, widzicie, jest zdecydowanie lepiej, kiedy to ona serwuje. Wtedy dostaje takie łatwe piłki jak teraz. Ładne. Bolesne zagranie w blachę. Teraz do Niku. Oj, Burak, ale troszeczkę za niski. Miałaby wielkie problemy, żeby dobyć te piłki Zimecka. 3-5. Zaczęła bardzo źle, ale nadrabia straty. Świetny cross. Świetny cross, naprawdę. Tylko jeden punkt różnicy. 2-2, piąty set. No i teraz dźwięk blachy. Na pewno nie ucieszył kibiców z Częstochowy. Boost i znowu zahaczyła blachę Zimecka, no. Trochę za łatwo oddaje te punkty w piątym sesie 14-latka, która, no, wbrew pozorom jest doświadczona w turniejach juniorskich. Często toczy też bardzo zacięte boje z innymi juniorkami. Czy wytrzyma tutaj jeszcze trochę tej presji? Musi dużo biegać. Chciała uratować się wyższą piłką, dać sobie trochę czasu. Ale jednak przez całą akcję to Ola Burak dyktowała warunki. No i to ona ma 4 punkty przewagi, tylko 3 punkty od zwycięstwa. Jest szansa dla Zimeckiej. Bardzo ładny skrót. Mimo tego, że nawet pokazała przeciwnicy w zasadzie, co zagra wcześniej, to zagranie było na tyle dobre, że nie mogła do niego dobiec. Rywalka. Teraz szybko gra do przodu Zimecka. Brakuje jej trochę cierpliwości. I trochę szczęścia, bo to kolejne zagranie kończy się stratą. Już była dobra okazja, żeby jeszcze trochę dogonić Olę Burak. Wciąż 4 punkty różnicy, no ale teraz zobaczymy, jak z prowadzeniem w końcówce psychicznie poradzi sobie 19-latka.
znowu okazja, ale za mocny boost. Przez tył kortu spokojnie, wysoko wychodzi Zimecka, ma okazję. Staje się, że zdążyła do tej piłki, sygnalizowany znowu boost. Świetny drive, no teraz widać tutaj dużą nerwowość w decyzjach. Teraz tych zawodniczek zachowa jeszcze trochę spokoju w głowie. Wygrałem naprawdę świetny mecz. Jest okazja dla Zimeckiej. Najlepszy ten cross wychodzi z opałów. Ola Burak. Znowu za wysoki drop. I świetny drive. Zadowolona wrocławianka. Jedna i druga. Potrzebuje chwili przerwy. Chodźmy na przetarcie dłoni. Ciepło dzisiaj jest na kortach w Power Squashu. Piłka meczowa. 10-7. Zimecka ma okazję, ale dobiega do tej piłki Burak. Niewygodna piłka z tyłu kortu. Okazja. I to będzie stroke. Widzimy radość Oli Burak. Ten mecz nie był łatwy, więc to zwycięstwo na pewno będzie dla niej dużo znaczyło. 3-2. Ola Burak wygrywa z Weroniką Zimecką.